Dzień dobry. Wyspani? Nie. Nie wyspani niestety. Jesteśmy w Amsterdamie, godzina 12.15, mniej więcej 7 godzin do przodu. Mamy jeszcze czas panamski, 5.12. Jeszcze byśmy smacznie spali. Zaraz wyjdziemy z lotniska i dowiemy się co dalej, bo jak widać po moich oczach, to będzie chyba ciężki dzień. A jeszcze dzisiaj trzeba jechać z Warszawy do Oświęcimia. Jakoś damy radę. Nie wiemy, czy to jest pech, czy o to chodzi, ale wszystkie pociągi na Amsterdam Central są odwołane. W sumie stoimy sobie na dworcu w Amsterdamie i nie wiemy, co dalej. Bo dokładnie każdy pociąg Amsterdam Central jest odwołany. Dlaczego? Nie mamy pojęcia. Ale tak to wygląda. A Uber stąd do Amsterdam Centrum kosztuje 35 euro. Trochę dużo. W jedną stronę. A bilet tam jest z powrotem stąd do centrum kosztuje 10 euro za osobę. Czyli 30 euro za całą trójkę. No nic, musimy wymyślić co dalej. Słuchajcie, mamy bilety. Na pociąg pan nam powiedział, że na stację Leilight czy jakoś tam dostaniemy się też do Amsterdam Central, więc mamy nadzieję, że się uda. Plus na Amsterdam Central jest też przechowania bagaży, więc zostawimy sobie tam plecaki najprawdopodobniej i skorzystamy z Amsterdamu na lekko. Udało nam się zostawić bagaż w miejscu naprawdę dziwnym, Fixed Phone City, tak się nazywa to miejsce. Nie ma żadnej informacji, że można zostawić bagaż. Pan nawet nie sprawdził, ile tych bagaży zostawiliśmy. 5 euro za jeden bagaż. Zapytałem się go, czy taką małą torbę można. Nie, to też jest bagaż przecież. 5 euro się należy, więc odpuściliśmy z tą jedną torbą. Małą. Jesteśmy mniej więcej w centrum Amsterdamu. Gdzieś w okolicy ma być seks muzeum w Amsterdamie. Tak było na Google Mapsie, ale nie widzimy niczego takiego, więc stwierdziliśmy, że idziemy na kawkę sobie odpocząć, bo trochę się przechadzaliśmy. No i zobaczymy, jest 14.21, więc w sumie mamy jeszcze trochę czasu. O 20.20 dopiero mamy pociąg. Jezus, pociąg. Samolot do Warszawy. No i w końcu będziemy w domu. Święty Paul ma swoją kawiarnię i restaurację. Żonka, jak ci się podoba Amsterdam na razie? Bardzo zatłoczone. Zatłoczone miasto? Bardzo. I specyficznie pachnie. Co? I specyficznie pachnie. Specyficznie pachnie. Tak jak mówiłem, wybraliśmy się teraz na kawkę. Jesteśmy na placu głównym. Nie wiem, jak on się tu w Amsterdamie nazywa, mówiąc szczerze, ale ja mam takie wspomnienia, no bo byłem tu 10, może 11 lat temu, jakoś tak. Wyglądało to trochę inaczej, bo tej wieży tutaj, która jest zaraz za Basią, nie było w ogóle. Więc większa przestrzeń, ale była zdecydowanie gorsza pogoda. Pamiętam, że byliśmy w zimowych kurtkach, tak lekko padało. Więc no, odbiór tego pod względem pogody dzisiaj jest lepszy, ale jeżeli chodzi o kwestie no, wizualne, no to w tej chwili jest zdecydowanie gorzej, jest zdecydowanie więcej ludzi. Pewnie nie będziemy się jakoś bardzo oddalać, no bo już za chwilę 15, to wypijemy kawę, jeszcze jakiś spacerek
No i myślę, że wszystko się ułoży. Ale ogólnie, no mi się Amsterdam podoba, nie, takie bardzo zadbane. Bardzo zadbane miasto. No ale tak jak Basia powiedziała, no tutaj coffee shops są na każdym kroku i ta marihuana jest wyczuwalna, można by powiedzieć, że to jest zapach tego miasta. Mnie tak troszkę w brzuchu przez to kręci, ale dajemy radę. Słuchajcie, były kolibry w Kostaryce, mamy kolibry w Amsterdamie. O! Ten się zatrzymał, ale tamte latają nadal. Chyba za blisko podszedłem. Śmieszne. To? Zwłaszcza jak się widziało oryginalne, ale... Ciekawy pomysł. A więc słuchajcie, zasuwaliśmy się dzisiaj na takie... zwiedzanie spacerowe Amsterdamu. No, nie jest to takie zwiedzanie jak w Panamie, gdzie naprawdę te najważniejsze punkty zobaczyliśmy. No tutaj tak nie będzie, ale jest jak jest. Wydaje się, że takie spacerowe tempo i spacerowe poczucie miasta też daje pewien ogląd na to wszystko, więc myślę, że będziemy zadowoleni. Teraz przyszliśmy sobie zjeść przed udaniem się bezpośrednio na lotnisko, no i oczywiście przed odebraniem jeszcze naszych bagaży, bo to też będzie istotne, żeby o nich nie zapomnieć. No mamy tam tak naprawdę brudne ciuchy i kilka pamiątek, ale kawy z Kostaryki są istotne. Stwierdziliśmy, że Amsterdam to jest takie przyjazne miasto, no i te rowery robią wrażenie. Właśnie, na tobie jak się podobało? Tak, właśnie tak. A właściwie jak się podoba? Wiem, tak mi się podoba, że jest takim jakimś rodzinnym, przyjemnym miejscem. Mimo tego, że wszędzie śmierdzi, pachnie, slash marihuana. Jeszcze jest taki problem, że jak sprawdzamy na Google Mapsie, jak dojechać znowu pociągiem, bo kupiliśmy bilety, tam jest powrotem na lotnisko, no to pokazuje cały czas brak kursu. Zobaczymy. Zmieniliśmy swoje miejsce pobytu, teraz jemy pizzę nad kanałem. Właśnie mówiliśmy Pauli, że w Wenecji pizza nad kanałem to cenowo byłaby pewnie 3-4 razy droższa. Waluta ta sama, przypomnę. Oj, tu też taki most ciekawy jest. Słuchajcie, idziemy po swoje bagaże, zobaczymy czy w ogóle są, bo pan nawet nie sprawdził, czy my to my, bo też tam nie miał jak tego sprawdzić, ale trzy zielone plecaki są. Ruszamy na dworzec, znaleźć sobie jakiś dojazd na lotnisko. Jest godzina 17:06, no więc tak akurat za 3 godziny i 14 minut dokładnie mamy odlot do Warszawy. Możemy tu w prawo.
Słuchajcie, jesteśmy już na lotnisku, wysiedliśmy właśnie. Dziewczyny mówią, że Amsterdam fajny, ja się zgadzam w 100%. Jeszcze tylko kilka godzin i będziemy w domu. Do wylotu mamy 2 godziny 38 minut, jeżeli wszystko będzie zgodnie z planem, więc tak naprawdę od razu udajemy się na odprawę security i czekamy na swoją bramkę. Jest i on. Hahaha.